Kochani, coś, co chcę powiedzieć na początku tego kazania, to wydarzyło się już lata temu, ale nie w moim dzieciństwie, ale myślę, że już na pewno byłem wtedy księdzem. Otóż rzadko oglądając telewizję albo jakiś tam teleturniej czy coś takiego, nazwijmy to przypadkowo, widziałem jakiś teleturniej, w którym było pytanie takiego typu: jak rozróżnić na obrazach albo figurach Pana Jezusa, czy jest On przedstawiony przed zmartwychwstaniem, czy po zmartwychwstaniu? I było dla mnie dużym zaskoczeniem, choć dzisiaj wydaje mi się, że to jest takie naturalne. Prawidłowa odpowiedź jest taka: to, czy Pan Jezus jest przedstawiony w ikonografii przed zmartwychwstaniem lub po, o tym decyduje to, czy Pan Jezus ma na rękach i nogach rany. Jeżeli ma rany na rękach i nogach, to przedstawia go autor jako tego, który jest już po zmartwychwstaniu. Dlaczego o tym mówię? Zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia, a to jest słowo, które nam Kościół daje. Zaczyna się od słowa, że Pan Jezus jest razem z uczniami, mówi: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym wydawało się, że widzą ducha. To jest dzień zmartwychwstania. A Pan Jezus rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Uwaga, popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Oni nigdy, uczniowie, nie widzieli Jezusa z ranami. Oni go pamiętają z Wielkiego Czwartku. We Wielki Piątek te rany widział tylko Jan. Dzisiaj staje przed nimi i mówi: popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Kochani, drugie zdanie, które chcę przytoczyć z dzisiejszej Ewangelii, to jest, kiedy to spotkanie już trwa i Pan Jezus mówi do nich tak. To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem z wami. Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Co takiego u proroków jest napisane o Mesjaszu? Z pewnością wiele. Ale jednym ze zdań, i na tym chciałbym oprzeć całe dzisiejsze kazanie, jest zdanie proroka, który mówi, że w jego ranach, w ranach Mesjasza, który przyjdzie, w jego ranach jest nasze zdrowie. I teraz uwaga. Prorocy, zapowiadając Jezusa, że ludzkość znajdzie uzdrowienie w ranach Mesjasza, to prorok Izajasz potem powie, że nasze imiona wyryte są na dłoniach Boga. Nasze imiona wyryte są na dłoniach Boga. Znaczy, Pan Jezus został przebity za każdego z nas. Święty Augustyn chyba tak powie, komentując ten fragment Starego Testamentu, że to jest zapowiedź, że Jezus, umierając na krzyżu, mając przebite ręce, myśli o każdym z nas, znając nas po imieniu. Nasze imiona są wyryte na Jego dłoniach. Mijają wieki. Pan Jezus umiera, staje jako zmartwychwstały, mówi: popatrzcie na moje ręce i nogi. I my dzisiaj, jako ludzie. Wiecie, kiedy przygotowywałem się do tej niedzieli, do tego słowa, to zobaczyłem taką rzecz, że zasadniczo my jako ludzie nie lubimy pokazywać swoich ran. Bardziej potrzebujemy pokazać się bardzo zdrowi, bardzo tacy, najpiękniejsi, najzgrabniejsi, najlepsi.
bardziej w formie. Z ranami pokazać się przed drugim jest naprawdę trudno. Mało tego. Czasem jest tak, że ze względu na to, że nikt nie zobaczy rany, człowiek musi umrzeć. To jest tak, jak wielu z nas, mając duży szacunek do całej służby zdrowia, największą nawet miłość i szacunek, to mówimy, jak trudno się dzisiaj dostać do lekarza. I coraz częściej się mówi, ze względu na to, że człowiek nie zdążył pokazać swoich ran, musiał umrzeć. Nikt nie opatrzył mu rany, bo nikt go nie widział. Kochani, może tak być, że człowiek ma to w sobie, tu w głowie, że rany trzeba chować. Rany nie są do chowania. Rany są do pokazania i do uzdrowienia. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Kochani, możliwe, że tak jest, że ten świat właśnie tak pędzi. I tak słyszymy dosyć często, że słabi i chorzy i z ranami i z defektami się nie nadają. Albo że są gorsi. Dlatego nikt nie chce mieć defektu. Dlatego nikt nie chce mieć rany. Dlatego nikt nie chce mieć blizny. Dlatego wszystko jesteśmy w stanie zamaskować, żeby schować się. Rany nie są do tego, żeby je chować, ale do uzdrowienia. Kochani, myślałem o tym, modląc się, że Pan Jezus dzisiaj zaprasza nas do tego, żebyśmy do Niego przychodzili właśnie z ranami. I zobaczyłem jakby trzy grupy albo trzy miejsca, w których są nasze rany. Pierwszym miejscem, którym są rany, to jesteśmy my sami, znaczy ja. Ja sam jestem zraniony. Jestem zraniony przez słowo, które mi ktoś powiedział, ubliżając, niedoceniając. Możliwe, że jestem zraniony przez swoją rodzinę, bo przez jakiś czas mnie się wstydziła. Możliwe, że jestem zraniony właśnie przez dom albo przez swoich kolegów, którzy mnie wyśmiewali. To są moje rany. I te rany nie pozwalają mi stawać tak normalnie przed ludźmi. I bym się najchętniej chował tak. Możliwe, że ktoś ma taką ranę, mając 50, 60 czy więcej lat, albo mniej. Że moją osobistą raną jest mój nauk, czegokolwiek on dotyczy, wstydliwy. Bo możliwe, że przeze mnie cierpieli również inni i mam taką ranę, albo dużą bliznę po ranie i chętnie bym ją przykrył, żeby nikt nie widział. Drugim miejscem, w którym są nasze rany, to są rzeczywiście, to jest nasza rodzina. Właśnie ze względu na to, że jesteśmy tak blisko siebie, ranimy się. Ile razy mąż zranił swoją żonę? I na opak. Ile dzieci doświadczyło ran od swoich rodziców? Świadomie, nieświadomie. Ilu starszych rodziców doświadczyło ran od swoich dorosłych dzieci? Nasze domy są miejscem ran. I znowu, można nie chcieć nikomu o tym mówić, no bo, no jak mówić? Źle o moim domu? No nikt tak nie chce. Ale jest ten moment, że to rodzina właśnie jest takim miejscem, gdzie możemy sobie powiedzieć o ranach po to, żeby Bóg mógł nam je uzdrowić. Jeżeli mąż nie stanie uczciwie przy swojej żonie ze swoimi ranami, albo jeżeli nie stanie przed nią uczciwie, przepraszając ją, że ją zranił, to kto to ma uzdrowić?
Jeżeli będziemy w naszych domach tylko zwalać, że to ona albo to on, będziemy się chować z naszymi ranami. Większość z nas zna to doświadczenie, że jak rana jest, że tak powiem, przykryta, to się madźgli. To po prostu się coś niedobrego dzieje. Jak nie jest uzdrowiona. Czasem potrzeba ranę otworzyć, bo tam w środku już jest wszystko zgnite, żeby zostało uzdrowione. I tym miejscem takim wielkim, w którym są rany straszne, to są rany Kościoła. W sumie wszyscy chcielibyśmy, żeby Kościół był bez ran. Ale tak się nie da. W sumie wszyscy chcielibyśmy, żeby nasze rodziny nie były zranione. Ale tak też się nie da. I w sumie każdy chyba z nas chciałby być wolny od ran. Ale tak też się nie da. Jaki jest tego wniosek? Zobaczcie na obraz Jezusa Miłosiernego. Może ktoś z nas nigdy nie zwrócił na to uwagi. Ten Pan Jezus, ten jest też z ranami. Ten Pan Jezus, który stoi tu przy ołtarzu w figurze zmartwychwstałego, jest też z ranami. Kochani, możliwe, że w tym całym, nazwę to tak, zwariowanym świecie, gdzie wszyscy mają być młodzi, zdrowi i piękni, nie ma miejsca na rany, a każdy jest zraniony. Możliwe, że potrzeba nawrócenia naszego, czyli zmiany sposobu myślenia, że moje rany nie mówią źle o mnie, tylko moje rany potrzebują uzdrowienia. Kochani, myślę, że tak jak kiedy choruje nasze ciało, potrzebujemy dostać się do lekarza. I już wszyscy mamy dość tych wszystkich teleporad, bo każdy sobie może jakąś maść zastosować, jaką chce. Musi lekarz widzieć, po prostu. I ilu z nas ceni takich lekarzy, którzy może nie są najlepsi, ale mają serce, że człowiek przed nim, choć ze wstydem, odkrywa swoją ranę. I jakby zdaje się, że jego ciało zostaje uzdrowione przez miłość lekarza. Ja nie potrzebuję innego. On nie jest najlepszy, ale ja wychodzę uzdrowiony. Skoro tak dzieje się z naszym ciałem, które potrzebuje uzdrowienia i nie można ich chować, ran i swojego ciała, tak nasza dusza i nasza psychika potrzebuje uzdrowienia, a to uzdrowienie jest u Boga. I myślę sobie, kochani, na koniec o dwóch miejscach, w których przychodzi o trzech. Uzdrowienie. Pierwsze to jest konfesjonał. Ja mogę iść do konfesjonału i chować swoje rany, mówiąc ogólnie, że mnie boli. Rozumiecie, dlaczego w spowiedzi ważne jest, aby człowiek wyznał swój grzech? To jest tak jak u lekarza. Wstydzę się rozebrać. Wstydzę się pokazać. Wstydzę się. Normalnie. W spowiedzi, kiedy człowiek się również wstydzi, odkrywa swoje rany, daje szansę Bogu na uzdrowienie. Drugim miejscem uzdrowienia naszych ran są naprawdę nasze domy. I w sumie miałbym takie życzenie i prośbę,
żebyśmy nigdy w naszych domach nie wytykali ran drugim, bo to boli. Ale żebyśmy dali możliwość, że ten drugi pokaże mi swoją ranę. I trzecie miejsce na uzdrowienie ran to jest Pismo Święte. Ja wiem, że dzięki Słowu Boga mogę zawsze do Niego przyjść. Nie z makijażem, nie najpiękniejszy i najbardziej zdrowy, ale z moimi ranami. Bo wiem, że w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. 2 tygodnie temu siostra Monika nasza upadła. I to tak upadła, biegnąc do sanktuarium, że miała twarz całą w ranach. Całą. Wiecie, co znaczy przebić sobie łuk i mieć wszystkie kolory na twarzy? I nie widzieć na oko. Bardzo się uradowałem, jak po 2 dniach trochę takiego schowania siostra Monika zadzwoniła, prosząc, żebym przyszedł do niej z komunią. Wyobrażałem sobie jej twarz, pełną ran. A potem, jak się szybko goiło, przyleciała z obandażowaną głową i wielu z nas widziało ją w ranach. To niby nic. Ale wierzę, że jak człowiek jest w stanie stanąć przy drugich z ranami, szybko przychodzi uzdrowienie. I nikt przecież nie śmiał się. Jeżeli już ktoś widział, to pomyślał sobie: Boże, co się stało? Rany otwarte mają to do siebie, że wzbudzają miłość do tego, kto ma rany. Siostro Moniko, bardzo siostrze dziękuję za to, że siostra mogła z takimi ranami stanąć przed nami. Panie Jezu, uzdrów wszystkie nasze rany. Nie pozwól, abyśmy wytykali sobie nawzajem rany, ale pomagali w ich uzdrowieniu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.